Moja historia. Katarzyna Widera Podsiadło, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam również mojego gościa, którym dzisiaj jest Adrian. Państwo zapewne pamiętacie tę przesympatyczną nagrodę, którą nasze radio otrzymało, przyjaciela Fundacji Dom Nadziei z Bytomia. To fundacja, która pomaga osobom uzależnionym wyjść z nałogu. Uczestniczyliśmy w przepięknej gali, podczas której młodzi ludzie, którzy aktualnie przebywają w placówce Dom Nadziei, pokazali spektakl teatralny. Na pewno sporo musieli się przygotowywać, żeby małego księcia w tak piękny sposób zaprezentować, ale podczas tejże samej gali był zaprezentowany również film, który był taką wizytówką ośrodka, w którym to filmie głównym bohaterem był właśnie Adrian. Adrian, który dziś jest neofitą, co to znaczy, za chwilę sam wytłumaczy, natomiast przeszedł całkowitą terapię w Domu Nadziei, kończąc tym samym, mam nadzieję, że raz na zawsze z narkotykami. Adrian w ośrodku uzbroił się w pasję, stąd też w dzisiejszej naszej audycji będą rozbrzmiewać piosenki w jego właśnie wykonaniu. Ale o tym wszystkim, jak się to stało, że taka pasja się zrodziła, co wnosi w życie tego młodego człowieka, opowiemy, natomiast najpierw, no właśnie, wypada się już przywitać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adrianie, trafiłeś do Domu Nadziei, niech policzę, 6 lat jesteś, 6 miesięcy jesteś po zakończeniu terapii, 10 miesięcy, 14, no więcej niż rok temu trafiłeś do Domu Nadziei i wiem, że nie był to twój pierwszy pobyt w tej placówce. Tak, to był już mój drugi pobyt. Pierwszy pobyt trwał 5 miesięcy, no ale zrezygnowałem z tego, z terapii. Wyjechałem do domu, no i się posypało wszystko znowu. Trzeba było znowu coś ze sobą zrobić. No i wróciłem do Domu Nadziei, za drugim razem już wiedziałem, czego chcę bardziej. No i udało się. Mówisz, że zrezygnowałeś po 5 miesiącach. Wtedy wydawało ci się, że już jesteś na tyle silny, żeby nie sięgnąć po narkotyki? Może niekoniecznie, że jestem na tyle silny. Myślę, że to była bardziej sprawa tego, że po prostu miałem już dość tej terapii. Siedzenia w ośrodku nie jest to wcale łatwe, przyjemne. Jest to trudna sprawa. Moim zdaniem do dzisiaj tak uważam, że każdy, kto jest w stanie ukończyć terapię w ośrodku, jest naprawdę kimś silnym w swoim życiu i no, do dzisiaj jestem sam z siebie dumny, że udało mi się wytrzymać cały okres terapii, bo to naprawdę nie jest łatwa sprawa. No a co takiego jest w ośrodku, co jest trudne, takie najtrudniejsze dla ciebie? Wie pani co, najgorsze to jest chyba to, że trzeba przyjść do tego ośrodka, samo to jest najtrudniejsze. Druga sprawa to jest na pewno, jest rygor w tym ośrodku, tak? Mamy narzucone z góry, co mamy robić. Oczywiście to jest dla naszego dobra, żeby nam pokazać, że możemy żyć inaczej i tak dalej, ale nie jest to przyjemne, bo nie robimy tego, co byśmy chcieli robić. Gdzie ja dzisiaj chcę iść do kina, to idę do kina, a w ośrodku nie można było sobie wyjść, kiedy się chce, bo były jakieś społeczności, obowiązki, też były nieprzyjemne informacje na swój temat, trzeba było posłuchać, żeby dokonać tej zmiany. Także no, nie było tak wcale przyjemnie, choć pod koniec, jak już byłem blisko końca, to już się cieszyłem z tego życia, jakie tam mam po prostu. A jakie to życie było wcześniej? Ja wiem, że narkotyki w twoim życiu zaczęły się bardzo wcześnie i rządziły twoim życiem bardzo długo. Tak, narkotyki brałem przez 8 lat przed przyjściem do ośrodka. Jak to wyglądało? No źle to bardzo wyglądało. Nie miałem żadnych perspektyw w swoim życiu. Oczywiście szkoła to nie było tematu w ogóle szkoły. Chociaż musiałem do niej chodzić, bo byłem tam jeszcze niepełnoletni czy coś, to nie interesowała mnie szkoła, nie chodziłem do niej w ogóle. No brałem narkotyki, spotykałem się z kolegami. Tak to wyglądało. W domu też nie było przyjemnie oczywiście przeze mnie, bo w domu dużo ciepła zawsze miałem, a ja to wszystko psułem sobie na własne życzenie. No ale jak to miałeś dużo ciepła w domu i sięgnąłeś po narkotyki? Ja myślę, że osobom, które z tym problemem w żaden sposób się nie spotkały, to wydaje się na ogół, że dom musi być beznadziejny, zimny, przepraszam, że użyję tego słowa, może jakaś patologia i wtedy dziecko w rozpaczy sięga po narkotyki. Właśnie ja uważam bardzo na odwrót. Nie uważam, że jeśli w domu jest
że w domu musi być patologia, żeby dziecku zaczęło brać narkotyki. Wcale tak nie uważam. Ja mam bardzo kochającą mamę, brata. No wszystko, co potrzebne mi jest, a mimo to sięgałem po te narkotyki. Myślę, że to z innego powodu, bo w domu, jak mówię, wszystko jest okej. Miałeś 12 lat wtedy, tak? Tak. Ten pierwszy raz pamiętasz? Pamiętam. No, pierwszy raz wyglądał tak. Myślę, że to się zaczęło ze względu na to, że zmieniłem, oczywiście skończyła się podstawówka, było to przejście na gimnazjum i wiadomo, nowa klasa, nowi koledzy. No i trzeba było się jakoś pokazać z jakiejś strony, że jest się kimś i tak dalej, więc sięgnąłem i spróbowałem, tak, i później się zaczęło właśnie. A co brałeś? Zaczęło się od marihuany. Ja się nie znam do końca na narkotykach, tak, na sile i moce, ale marihuana to chyba jest mocne uderzenie. Wie pani co? Nie no, bo mi chodzi o takie fizyczne wytłumaczenie tego, tak? Bo ja mówię, ja się na tym nie znam. Wiem, że można zacząć od wąchania kleju na przykład, czy tego typu rzeczy. A marihuana pośród tych narkotyków, to jak ją oceniasz? Kiedyś tak stwierdziłem, że marihuana to jest najmniejsze zło, aczkolwiek od tego się zaczyna moim zdaniem. Także ta marihuana może tak na samym początku nie była jakimś takim złem w moim życiu. Ale no, od tego się zaczęło, tak, zacząłem palić, przestałem chodzić do szkoły, poznawałem jeszcze więcej takich osób w tym towarzystwie, no i po kilku latach już się zaczęły twardsze narkotyki, tak, i tam później doszły jeszcze jakieś inne głupie rzeczy, także... A to ja teraz rozumiem uśmiech na twojej twarzy, ale to wykazało, że jestem kompletnym dyletantem, jeśli chodzi o narkotyki, ale powiem szczerze, że cieszę się z tego akurat. Natomiast, no właśnie, byłeś w gimnazjum wtedy, gimnazjum skończyłeś? W swoim pierwotnym, tym pierwszym gimnazjum nie zdałem dwa razy pod rząd pierwszej klasy, bo w ogóle do tej szkoły nie chodziłem już później. No i później musiałem zmienić szkołę. Przeniosłem się do szkoły z internatem 100 km od swojego miasta i wracałem tylko na weekendy. I tam się właśnie zaczęły już twarde narkotyki. Aczkolwiek tam zdałem tą pierwszą klasę, bo ta szkoła była bardzo taka łatwa, a że wjechałem tam na tydzień do tej szkoły, to raczej ciężko było, żeby iść na wagary do domu czy coś, no bo przecież jak już tam jestem, no to my pod wpływem chodziliśmy na lekcje i wszystko robiliśmy, także jakoś udało mi się zaliczyć tą pierwszą klasę w tej nowej szkole. Skąd bierze się, kiedy się ma 12 lat, pieniądze na narkotyki? No przeważnie się bierze od rodziców i się kłamie, że na coś innego. No tak, ale rodzice w pewnym momencie zaczynają chyba coś wyczuwać, że coś jest nie tak, czy nie do końca? Wie pani co, moja mama się bardzo szybko zauważyła, że coś jest nie tak. Myślę, że to była kwestia jakichś kilku tygodni. I już mama zauważała, że coś się nie tak ze mną dzieje. Już wtedy pamiętam, papierosy czuła ode mnie co jakiś czas, to już miałem... Wiesz, kłopoty cały czas, no kłótnie były w domu i kary, jakieś nie kary i no, mama szybko się kapnęła, także szybko zwróciła na to uwagę i brat tak samo reagował. No tak, ale dlaczego wtedy nie udało się nic z tym zrobić, bo to był wczesny dosyć etap, można było wtedy cię chyba jeszcze zmusić do tego, bo miałeś zaledwie 12 lat. Pani, co mi się zdaje, że człowieka do niczego nie można zmusić, jak on sam po prostu nie chce. Mogą mi rodzice kazać iść się leczyć, ale jak ja nie będę chciał, to ja nie skończę tego leczenia, tylko będę z niego rezygnował tyle razy, ile ja będę chciał. A jeśli ja chcę coś zmienić w swoim życiu, to ja to zmieniam. A myślę, że wtedy byłem po prostu za młody i za głupi na to, żeby w ogóle myśleć, co będzie dalej w moim życiem. Miałem po prostu jedno w głowie i teraz wiem, że w życiu to nie są tylko zabawa i narkotyki, bo muszę też wziąć odpowiedzialność za siebie, zarobić na siebie i tak dalej, nie? Także... Dobrze, że trafiłeś do ośrodka. Długo to trwało, ale trafiłeś. O tym, co się później działo, będziemy jeszcze rozmawiać. Ja przypomnę, że moim gościem jest dzisiaj Adrian. Adrian, który w ośrodku Dom Nadziei, Fundacji Dom Nadziei w Bytomiu, swoją pasję zaczął rozwijać. O tej pasji też opowiemy, ale już teraz zaprezentujemy jeden z utworów z płyty Adriana. To będzie utwór Szara Rzeczywistość. Adi, Szara Rzeczywistość. 2017, sprawdź to, yo.
Mój podziemny rap, ty go łap, boy flow mam i bit poniewieram. Ja teraz zagram, codzienna szara rzeczywistość, to czysta bliskość tego zła wyrządzana, szkoda jest dla dnia w tunelach. Wciąż są rozboje, ja się nie boję, na ulicy wciąż są kradzieże i w dużej mierze stara pani się nie chwali tym, co widzi, boi się. Wiedzcie, podejrzani ludzie są wszędzie. Matka nie dba o swe dzieci, zabiorą jej opiekę w mig. Słychać krzyk, ziom, ojciec bije swoje dzieci. Patola leci, się nikt nie hamuje. Nikt nie mówił dawno o tym, co dzisiaj czuję. Policjanci wszędzie węszą, nie znajdują prawie nic, szkic rzeczywistości. My prości ludzie, ej nie chodź tu na luzie. Ej łobuzie, ty wszystko wiesz, jak pytają to nie wiesz. Chodzi tu o cash też. Ciężka to prawda, żyjemy w czasach bagna. Ciężka to bitwa, twe życie to gonitwa. Prawda jest taka, szatan wie czego chcesz. Ty ulegasz, ciekawe tylko, czy o tym wiesz. Ciężka to prawda, żyjemy w czasach bagna. Ciężka to bitwa, twe życie to gonitwa. Prawda jest taka, szatan wie czego chcesz. Ty ulegasz, ciekawe tylko, czy o tym wiesz. A do i kontra zbrodnia, uliczna pochodnia płonie. Połowa myśli dawno już o zgonie. Podejrzany kolej z kapeluszem idzie przed siebie. Złodziej i król przeskakuje mur, yo. Cash rządzi na ulicy, zbrodniarze na dzielnicy. Małe dzieci teraz kradną, w życiu upadną. Psy szczekają do księżyca, widzą złodzieja. Wszystkim dawno już umarła jakaś nadzieja. Nie docenia siebie nikt, tylko konflikt powstaje z łóżka. Wstaje stary pan na podwórku. Papierosy małym dzieciom w nich rozdaje. Fakt jest tego bardzo prosty, nikomu nie zależy. Czy masz kolegów? Zależy pewnie, czy masz hajs. Wtedy zawsze będzie nice, a jak wydasz już hajs, będziesz sam ziomek, jakby z wody kran na chodniku. Jaki żul znowu leży, przeleży życia pół. Znowu nur w alkohole ma. Moje życie, moja gra, w szarym świecie niesie mnie prawda. Narkotyki niszczą zdrowie, każdy kto je bierze ci to powie. Ale z tego nie wynika nic, to na wodę pić. Ja patrzę na to, to nie słońce gorące. Ziemię przykrył rok, już nie jeden rok to trwa. Tu brat okrada brata, w maszyny idzie twa wypłata. Wielka strata, ale cóż tak jest. Ty masz na to wpływ, jaką wybierzesz drogę. Proste, albo ostre życie, albo uczciwe i nie zawiłe. Dobrą wybrałem drogę, teraz ostrzegam przed upadkiem ciebie, yo. Odbiłem od złego kolego, w zamian tego dostałem od Boga talent rap. Przekaz łap, to ty decydujesz o tym, co będziesz robił. Nie pozwól na to, żeby ktoś cię gnoił. Ciężka to prawda, żyjemy w czasach bagna. Ciężka to bitwa, twe życie to gonitwa. Prawda jest taka, szatan wie czego chcesz. Ty ulegasz, ciekawe tylko, czy o tym wiesz. Ciężka to prawda, żyjemy w czasach bagna. Ciężka to bitwa, twe życie to gonitwa. Prawda jest taka, szatan wie czego chcesz. Ty ulegasz, ciekawe tylko, czy o tym wiesz. We'll be right back.